Trenerem drużyny Wisłoki jest pan Dariusz Kantor, asystentem trenera pan Wacław Maciosek, trenerem bramkarzy pan Jakub Kierasz, kierownikiem drużyny pan Bogusław Pater, lekarzem pan Maksymilian Stęga i masażystą pan Mateusz Kwaś. Korzystną czy za nierozwagę? Na bramkę zamienił pewnym strzałem Sebastian Fedan, Wisoka 1, Krakowia 2, 0. Sebastiana Fedana z bramkarzem i ten drugi podwyższa na 2 do 0. Dobra, nie, ale cały czas się leci, czy przestała? No to tylko powycieraj, żebyś nie był szkwi. Dobra. Jak kwota ci postanie, no, to jeszcze się mi pokaż, jak znać głupę. Dariusz Kamiński wystawił piłkę do Kamila Rębisza. Mamy 3 do 0 już. W 36 minucie kontaktowy gol drużyny Krakowi, a jego autorem Kacper Nowicki, numer 28. Pierwsza żółta kartka, napomniany zawodnik Wisłoki Dębica, Jan Kozłowski, numer 7. W 44 minucie żółta kartka dla zawodnika Krakowi, napomniany kapitan Marcin Budziński. Dolica, 44, 45.
przed momentem sędzia główny tego spotkania, pan Artur Dudek, zakończył pierwszą część. W zespole Krakowi nastąpiła potrójna zmiana. Na boisku zameldowali się Tomasz Bała, numer 9, Krzysztof Bociek, numer 15 i Remigiusz Biernat, numer 21. Żółta kartka dla zawodnika Krakowi, napomniany Mateusz Jarzynka, numer 8. Pracuj, szukaj pozycji. Struziu! Panie trenerze, uwagi! 56. minucie żółta kartka dla zawodnika Wisłoki Dębica, napomniany Hubert Król. Kolejna żółta kartka, tym razem napomniany Patryk Zygmunt, numer 77. Napomniany Krystian Bracik, numer 14. Wiśniewski, numer 34. W doliczonym czasie gry mamy jeszcze żółtą kartkę dla trenera Dariusza Kantora. Deski są. Kolarki. Dostaje pan piłkę. 10:77. 10:77. Tak, Kantor tak. Lewa ręka! Kurwa mać! Prawda wychodziła ten z boku słówka. Przed momentem sędzia Artur Dudek zakończył dzisiejsze zawody. Wisłoka Dębica pokonała rezerwę Krakowi w stosunku 3-1. Bramki dla biało-zielonych zdobywał Sebastian Peda dwukrotnie oraz Kamil Rębi.